Witam serdecznie. Dziś będziemy wykonywać syrop domowy na bazie ziół i miodu. Drodzy Państwo, zbliżamy się do takiego okresu w ciągu roku, gdzie kaszel czy ból gardła może być problematyczny. W związku z czym ważne jest, aby mieć takie umiejętności i wykonać swój własny syrop w warunkach domowych z ziół, które posiadamy. Oczywiście do wykonania mojego syropu będą nam potrzebne dwa zioła, więc jest to oregano ogrodowe, tu wysuszone, i tymianek, też jest już tu wysuszony. Jeżeli ktoś nie ma takich ogrodowych ziół, no to oczywiście można je zakupić. Do tego będę używać miód z takiej wiejskiej pasieki. Jest bardzo zdrowy. Wiadomo, wartości miodu są korzystne. W momencie, kiedy ktoś nie posiada miodu, może użyć na przykład cukru. I wtedy mieszać też składniki zamiast z miodem, to oczywiście z cukrem. Taka też jest możliwość. Ja, drodzy Państwo, wykorzystuję oregano, ponieważ działa wykrztuśnie i rozkurczowo, więc wspomaga leczenie wszelkich infekcji górnych dróg oddechowych. Natomiast tymianek, drodzy Państwo, z dodatkiem miodu pomaga na bolące gardło, w związku z czym nasz na przykład mokry kaszel jest prostszy w wyleczeniu. Także będzie mi potrzebne około 30 gram ziół, takiej mieszanki ziołowej, i do tego szklanka wody. Także mam już tu wodę przygotowaną. No i oczywiście miód, i do tego, drodzy Państwo, mam jeszcze taką butelkę szklaną. Ciemne szkło, ja preferuję ciemne szkło. Dałam tu też taką ulotkę, informację, która jest, opisuje, kiedy ten syrop został wykonany i oczywiście z czego został wykonany. Także można w taki sposób też. Ja ten syrop będę przechowywać w lodówce, ale jeżeli jest bardzo dobrze hermetycznie zamknięty, to niekoniecznie. Potrzebna będzie nam też jakaś drewniana łyżka do mieszania składników, jak również naczynie, w którym będziemy te składniki podgrzewać. Także do naszego naczynia wlewamy wodę, szklankę wody. Następnie wrzucamy nasze zioła, czyli oregano i tymianek. Nasz tymianek. I te zioła będziemy podgrzewać przez około 20 minut, starając się nie gotować tych ziół, tylko po prostu je podgrzewać na wolnym ogniu, tak żeby te składniki nam się ładnie połączyły. Następnie pod koniec procesu dodamy około 5-6 łyżeczek naszego miodu. Wtedy oczywiście te składniki nam się też również ładnie połączą i odstawimy na około 30 minut, tak żeby można było później odcedzić zioła i przelać nasz syrop domowo wykonany do naczynia, które mamy przygotowane. Także ja wsypuję tymianek, wodę już tu wlałam i teraz dodaję wszystkie zioła, te, które posiadam, oregano na przykład. Daję całe gałązki, to nie przeszkadza. To się ładnie wszystko połączy, zaparzy, więc będzie można wtedy to oregano z tymiankiem zauważyć, że jest bardzo ładnie połączone. Także żadne zioło nie może się zmarnować i zaczynamy proces podgrzewania. Oczywiście przykrywamy pokrywką
i na małym ogniu przez około 20 minut będziemy podgrzewać nasze zioła, starając się nie doprowadzić do oczywiście zagotowania tego wszystkiego. Jeżeli będziemy mieszać, drodzy Państwo, to tylko łyżką drewnianą. Także działamy. To już widać dokładnie, że nasze zioła zaparzają się bardzo ładnie w tej wodzie, którą podgrzewamy, i ona, jak widzicie Państwo, zaczyna zmieniać kolor, a zapach ziół unosi się dookoła. Także dalej podgrzewamy. Jeżeli mamy zbyt mocny ogień pod naszym naczyniem, to troszeczkę oczywiście zmniejszamy i delikatnie zaparzamy nasze zioła około 20 minut. Można oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, delikatnie je przemieszać w naszym naczyniu. Jest to tylko szklanka wody, pełna szklanka wody i około 30 gram ziół. Także w ten sposób oczywiście będziemy mogli wykonać nasz syrop. Ja uwielbiam ten zapach ziół, ale muszę oczywiście poczekać na mój syrop. Niech on się dalej wykonuje. W międzyczasie, drodzy Państwo, mamy już przygotowaną buteleczkę, żeby przelać sobie nasz syrop, ale potrzebne nam jest naczynie, jakieś naczynie, do którego będziemy przecedzać nasz syrop z naczynia, w którym się właśnie w tej chwili znajduje. I do tego przydałaby się nam taka gaza, przez którą przecedzimy nasze zioła. Jeżeli nie posiadamy takiego rodzaju właśnie gazy, no to proszę na przykład znaleźć jakieś w miarę gęste sitko, tak żeby nam się nic w tym płynie nie zostało z naszych ziół, ponieważ te wartościowe składniki już tam będą w naszym płynie. No i oczywiście wtedy będziemy mogli dodać naszego miodu do płynu, który jeszcze jest ciepły. Moje zioła, drodzy Państwo, przed procesem przecedzenia przez moją gazę zostały jeszcze raz delikatnie podgrzane i teraz cały płyn przelewam, tak żeby go dokładnie przecedzić. Nic się nie może zmarnować, prozdrowotne zioła. I będziemy teraz otrzymywać właśnie przez przecedzenie taki płyn, który ma delikatnie brązowy, słomkowy kolor. Jest oczywiście ciepły i do tego płynu, drodzy Państwo, będę dodawać miód, który oczywiście mam tu przygotowany. Dlatego płyn musi być ciepły, ponieważ ten miód musi nam się w tym płynie rozpuścić. Także, drodzy Państwo, jest to bardzo pożyteczne, że będziemy dodawać nasz miód do naszego syropu, ponieważ miód również znany jest z pozytywnego działania na zdrowie. Działa antybakteryjnie i wspomaga gojenie się ran, które mogą na przykład powstać w jamie ustnej podczas infekcji dróg oddechowych, jaką jest na przykład angina. Także taki przepyszny syrop, który będzie gotowy do przelania do naszej butelki, wykonany metodą domową na bazie trzech cennych składników. Miód nam się już bardzo ładnie rozpuszcza. Musimy go dokładnie rozpuścić, dodać jeszcze troszeczkę. No i oczywiście te nasze trzy składniki cenne sprawdzą się podczas sezonu infekcyjnego, wtedy kiedy będziemy potrzebowali coś na złagodzenie bólu gardła, kaszel, oczyści nam płuca z toksyn, a także wspomoże właśnie leczenie infekcji górnych dróg oddechowych. Także dodamy sobie jeszcze troszeczkę miodu, wymieszamy wszystko dokładnie,
i wtedy może nam się przydać jeszcze taki lejek, żeby przelać sobie to do naszej buteleczki, ale oczywiście po dokładnym rozpuszczeniu naszego miodu. Teraz, drodzy Państwo, przy pomocy takiego lejka przelewam mój syrop do buteleczki, którą posiadam. Jeśli, drodzy Państwo, macie problem z rozpuszczeniem miodu, to po prostu można z powrotem przełożyć do naczynia i delikatnie podgrzać i mieć pewność, że ten miodek jest rozpuszczony. Także oczywiście, jeżeli nie wykorzystamy na przykład naszego syropu i nam pozostanie, bo nie będziemy mieli kaszlu albo jakichś innych problemów zdrowotnych z gardłem, to oczywiście taki płyn będzie można sobie wykorzystać, dolewając do herbatek zimowych. Są to naturalne zioła i oczywiście nic się nie może zmarnować. Także polecam wykonać sobie takiej własnej roboty syrop domowy z oregano, tymiankiem i miodem z pasieki. I wtedy oczywiście mamy coś, co może nam pomóc w momencie, kiedy nie czujemy się zbyt zdrowo. Do usłyszenia.